Dzień dobry Państwu. Dziś obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W Kościele Rzymskokatolickim jest to święto nakazane. W Polsce, ze względu na Dzień Pracy, nie ma obowiązku udziału w Mszy Świętej. Według starej tradycji apostołowie Piotr i Paweł równocześnie ponieśli śmierć męczeńską za cesarza Nerona w roku 66 lub 67. Święty Piotr został ukrzyżowany na wzgórzu watykańskim, a święty Paweł ścięty prawdopodobnie przy Drodze Ostyjskiej. Pierwotnie odprawiano w Rzymie jedną mszę w Bazylice Świętego Piotra, drugą w Bazylice Świętego Pawła, a trzecią w Bazylice Świętego Sebastiana, w której jakiś czas spoczywały ich relikwie. Drugą mszę z czasem przeniesiono na dzień następny, a na dzień dzisiejszy zachowano mszę poświęconą Świętemu Piotrowi. tak było aż do czasów reformy po Soborze Watykańskim II. W modlitwach mszalnych odwołujemy się do wstawiennictwa obu apostołów, którzy z wyboru Chrystusa odegrali wyjątkową rolę w rozprzestrzenianiu się Kościoła w pierwszym wieku. Teksty mszalne przypominają wybór świętego Piotra na głowę Kościoła, jego władzę oraz szczególną opiekę nad nim. Jeśli chodzi o świętego Piotra, to jego postać zawsze będzie związana z prymatem, z hierarchią w kościele. Kardynał Ratzinger, zanim jeszcze został papieżem, pisał tak: Fakt, że właśnie święty Piotr został ogłoszony opoką, nie wynika z jego własnej zasługi, jego osobistego charakteru. Pojęcie opoka związane jest z nazwą urzędu. Opoka nie jest zmianem zasługi, lecz określeniem służby boskiego wybrania i zadania, do którego nikt nie jest uzdolniony na mocy własnego charakteru, a już najmniej uzdolniony był Szymon, który był raczej wszystkim innym niż opoką z siebie samego. Jest on, pisze Ratzinger, piotrem tonącym, piotrem, któremu brak wiary tylko dzięki Panu i jego łasce jest opoką, na której stoi Kościół. Przyzwyczailiśmy się, czytamy dalej u kardynała Ratzingera, oddzielać starannie w Piotrze tchórzliwego kłamca od opoki. Człowiek kłamiący ze strachu to Piotr przedwielkanocny. Opoka to Piotr po zesłaniu ducha świętego, człowiek, którego obraz w osobliwy sposób idealizujemy. W rzeczywistości jest on i w jednym i w drugim wypadku jednym i drugim Piotrem. Pamiętajmy, że to już przedwielkanocny Piotr, pośród masowego odstępstwa, wyznaje wiarę tych, którzy pozostali wierni, że to on biegnie po morzu naprzeciw Panu, że to on wypowiada te przepiękne słowa: Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i przekonali się, że ty, żeś ty jest Chrystus, syn Boży. Z drugiej strony. Piotr jeszcze po zesłaniu Ducha Świętego wykazał słabość wobec Żydów, zapierając się wolności chrześcijańskiej, co mu wytknął Paweł. Zawsze był jednocześnie opoką i człowiekiem słabym. Czy nie było taki w całej historii Kościoła? Papież następca Piotra był niekiedy w jednej osobie opoką i kamieniem zgorszenia. W rzeczy samej trudna to sprawa dla wierzącego. Trzeba pogodzić się z tym paradoksem Bożego Działania. Bóg ciągle zawstydza pychę człowieka, od opoki do szatana. Te skrajne przeciwieństwa niepokojąco splatają się ze sobą. Tyle Ratzinger. Byłoby to bardzo pesymistyczne, gdybyśmy nie uświadomili sobie, że przecież Kościół wciąż nie jest nasz. Jest Chrystusa. A my, jednego i drugiego Piotra, wciąż odkrywamy również w sobie. Święci Piotrze i Pawle módlcie się za nami.